Kwesta na Bielskim Cmentarzu, na którym się znajdujemy, trwa już od 12 lat. W roku bieżącym kwesta będzie przebiegała 1 listopada od godziny 9 do godziny 17. Tu będą zbierali osoby dorosłe przy wsparciu harcerzy. Natomiast 2 listopada kwestować będzie młodzież szkolna. 12 lat już trwa kwesta. Inicjatywę taką podjął były prezes Koła Bialcza Świętej Pamięci Marek Światłowski przy wsparciu Urzędu Miasta oraz księdza proboszcza Daniluka. Odrestaurowano już 55 nagrobków. W tym roku wydaliśmy 41 tysięcy przy wsparciu Urzędu Miasta, które nas wsparło kwotą 15 tysięcy złotych. W bieżącym roku przeprowadzono renowację 3 nagrobków na łączną kwotę 41 tysięcy złotych. To były nagrobki m.in. ten, przy którym się znajdujemy. Jest to nagrobek sekretarza powiatu bialskiego oraz jego żony. Są także nagrobki uczestników powstania listopadowego. Te nagrobki zostały wybrane przez prezesa Koła Bialczan, pana Marka Światłowskiego oraz konserwatora zabytków pana Janusza Maraśkiewicza. To przede wszystkim muszą być nagrobki stare, które nie mają żadnego wsparcia rodzinnego, a więc nie mają ludzi, nie mają członków rodziny, nie mają żadnych znajomych, którzy mogliby dbać o te nagrobki. Dlatego Koła Bialczan chce je odrestaurować i opiekować się nimi. No na pewno udział weźmie prezydent miasta, przewodniczący Rady Miasta, członkowie Koła Bialczan oraz wszyscy ci, którym na sercu leży po prostu historia i tradycja miasta Białej Podlaskiej.